cześć, witajcie z tej strony z Maslu. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o monitorze 2K firmy AOC, dokładnie o modelu Q2577PWQ. Zapraszam. Powiem wam, byłem bardzo ciekawy. Byłem bardzo ciekawy monitora 2K, ponieważ monitory, a także zwiększanie ich rozdzielczości zawsze było dla mnie poniekąd fascynujące, ponieważ jeszcze do niedawna byłem wyznawcą teorii, że Full HD jest idealne i nic więcej nam nie trzeba. Czy po 2 tygodniach spędzonych z monitorem 2K jestem w stanie dalej to potwierdzić? Przekonacie się. Myślę, że przy konkretnie tej recenzji bardzo ważna będzie perspektywa, a konkretnie mówiąc perspektywa sprzętu, jakiego używałem wcześniej. Mianowicie wiele razy zdarzało mi się, kiedy niektórzy widzieli moje stanowisko, bardzo często zwracali uwagę na moje monitory i mówili, że ten setup przez to jest zły, straszny, że jak ja mogę używać takich monitorów, jakich używam. Dokładnie rzecz biorąc, w roku 2012 zacząłem używać combo 2 monitorów, co nawet zostało uwiecznione na moim starym kanale. W zasadzie od tego czasu, od roku 2012, używałem tych monitorów praktycznie dzień w dzień w wersji combo, czyli po prostu używałem 2 monitorów jednocześnie. Więc można powiedzieć, że przez jakieś 6 lat byłem w kapsule i po prostu nie widziałem, jak ta technologia się rozwijała. Czy rozwinęła się bardzo? Czy mnie zaskoczyła? I muszę powiedzieć, że tak, zaskoczyła mnie. I powiem wam, że przesiadka na monitor tak wysokiej klasy, jak ten, który dzisiaj omawiam, naprawdę robi wielkie wrażenie. Ale po kolei. Powiem wam, jedna rzecz strasznie rzuciła mi się w oczy. Dosłownie rzuciła mi się w oczy, ponieważ chodzi tutaj głównie o kolory. Słuchajcie, ten monitor ma 25 cali i matrycę IPS. Słuchajcie, te kolory są po prostu niesamowite. I powiem wam, troszeczkę z duszą na ramieniu wchodziłem na swój kanał i patrzyłem na swoje filmy, ponieważ bałem się, że przy używaniu tego starego monitora, na przykład tego właśnie czarnego, który tutaj się w kadrze łapie, bałem się, że po prostu kolory na moich filmach troszeczkę źle dobierałem. Na całe szczęście okazało się, że aż tak tragicznie nie było i sugerując się wykresami, kolory dobrze poustawiałem. Z kolorami jest taki problem, że pokazać je wam na filmie jest bardzo trudno, ponieważ kiedy ja wam pokazuję kolory monitora, wy odbieracie je przez jakiś właśnie monitor, który ma jakieś inne kolory. Więc myślę, że jako dobre porównanie będzie tutaj porównanie koloru białego, ponieważ to widać właśnie czarno na białym. Mianowicie popatrzcie sobie teraz w tym momencie. Tutaj mam okienko, które jest w większości białe na starym monitorze i przeciągam je na monitor nowy. I jest różnica, co nie? Tak więc jak widzicie, mając sobie porównanie strona po stronie, widzimy, jak na przykład odwzorowanie białego jest dobrze zrobione. Myślę, że tutaj też swój udział ma w większości to, że ten monitor właśnie posiada też profil kolorów, czyli można powiedzieć, że jest on skalibrowany od razu, więc mamy pewność, że te kolory są dość dobrze odwzorowane. Co widać? Drugą rzeczą, która mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła, było to, że właśnie kiedy monitor odpakowywałem i go skręcałem, zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie jego jakość wykonania. Mianowicie monitor jest głównie wykonany z plastiku, ale zdarzają się także i elementy metalowe, które myślę, że dodają bardzo ładnie elegancji, a także myślę solidności całej konstrukcji. Kolejnym plusem było to, że monitor da się bardzo dobrze wyregulować. I chodzi mi tutaj właśnie głównie o tą nóżkę, która jest z tyłu. Ona jest dość pancerna, ale dzięki temu właśnie, że jest porządnie wykonana, jesteśmy w stanie monitor ustawić wyżej, niżej, wedle naszych preferencji. Monitor także posiada funkcję odchyłu, czyli możemy go sobie doregulować mniej więcej w takich kątach. Myślę, że jest to wartość zupełnie wystarczalna, mi jak najbardziej odpowiadał taki kąt. Kolejną, myślę, dość ciekawą funkcją monitoru jest to,
że mamy możliwość używać ten monitor w trybie pionowym, więc jeżeli przeglądacie długie strony internetowe lub prawdopodobnie jeżeli jesteście programistami i piszecie dość długi program, to myślę, że taka funkcja może być jak najbardziej dla Was przydatna. A w połączeniu z tak wysoką rozdzielczością naprawdę czytelność znaków jest naprawdę znakomita. Czy jest to monitor dla graczy? Oficjalnie na stronie producenta nigdzie nie pada takie stwierdzenie i myślę, że jest to realnie uzasadnione. Myślę, głównie jest to spowodowane tym, że faktycznie takich funkcji tutaj za bardzo nie ma. Funkcji mam na myśli 5-milisekundowe odświeżanie. I myślę, że jest to wartość taka minimalna. Myślę, że jest to wartość akceptowalna, że nie jest to nic nadzwyczajnego. I szczerze mówiąc, ja kiedy grałem w gry, przez długi czas zastanawiałem się, czy to nie jest jakaś autosugestia, jakiś efekt placebo, że wiem, że ten monitor ma gorsze odświeżanie i faktycznie jest różnica między tym, ale powiem Wam, że ten mój stary monitor, który miał 2-milisekundowe odświeżanie, była delikatna różnica zauważalna w grach. Jednakże, o ile nie gracie na jakimś strasznie wysokim poziomie, jeżeli nie jesteście zawodowymi graczami, to prawdopodobnie w ogóle tego nie zauważycie. Myślę, że ten monitor, jeżeli chcecie kupić go do gier, jest jak najbardziej w porządku. Dodatkowym atutem będzie to, że gdy gracie przykładowo w kolorowe gry, takie jak Fortnite, Overwatch, to naprawdę obraz powali Was na kolana, bo przy właśnie grach z taką mega kolorową oprawą właśnie ten monitor błyszczy, ponieważ ma tak genialne odwzorowanie kolorów, że jest to naprawdę niesamowite doświadczenie. No i tutaj przechodzimy do, myślę, najważniejszej kwestii. Czy 2K ma sens? Prosta odpowiedź? Tak i nie. W zasadzie to pytanie powinno zostać sformułowane inaczej. Kiedy 2K ma sens? Postawmy sprawę jasno. Jeżeli chcecie kupić monitor 2K do gier, to musicie pamiętać o jednej rzeczy, że jeżeli chcecie grać w natywnej rozdzielczości, musicie mieć naprawdę kartę graficzną z wysokiej półki. Bo powiem Wam, że na przykład mój Radeon RX 460 na minimalnych, w natywnej rozdzielczości grom takim jak na przykład Wiedźmin 3 nie podobał. A biorąc pod uwagę ceny obecnie kart graficznych, to myślę, że trzeba ten zakup dodatkowo przemyśleć. Myślę, że głównie 2K ma sens wtedy, jeżeli skupiacie się na pracy, na jakichś produktywnych czynnościach. Ponieważ jeżeli ustawimy sobie skalowanie UI do natywnych 100%, tak jak to Windows robi, naprawdę jesteśmy w stanie wiele uzyskać. Mianowicie jest nam się w stanie zmieścić o wiele więcej okien i te okna są super wyraźne i naprawdę czytanie tekstu jest bardzo przyjemne. Myślę, że ten monitor także błyszczy, jeżeli chodzi o montaż wideo. Słuchajcie, przy tak dobrym odwzorowaniu kolorów, a do tego jeszcze rozdzielczości, o wiele więcej rzeczy mieściło mi się na linii czasu, kiedy edytowałem film, więc mogę powiedzieć, że na pewno graficy lub jacyś amatorzy filmowcy lub bardziej zaawansowani filmowcy, myślę, że jak najbardziej mogę im polecić zakup tego monitora. Na pewno przyczyni on się do zwiększenia wydajności ich pracy. Po prostu na takim sprzęcie pracuje się bardzo komfortowo. Jeżeli otwieracie dużo dokumentów tekstowych, jeden przy drugim, lub jeżeli pracujecie naprawdę w wielu aplikacjach jednocześnie, to ten monitor naprawdę Was nie rozczaruje. Właśnie w takich zastosowaniach uważam, że 2K ma zupełnie sens. Po prostu wtedy 2K zwiększa nasz obszar roboczy. Jesteśmy więcej w stanie rzeczy zrobić. Wtedy na pewno 2K ma sens. Kiedy 2K nie ma sensu? Film. W rozdzielczości natywnej. 1440p na YouTubie, następnie przełączając ją do Full HD, powiem Wam, nie zauważyłem praktycznie żadnej różnicy. To znaczy, myślę, że tutaj największą rolę odgrywało właśnie bitrate. Bitrate, ponieważ kiedy zwiększamy sobie jakość przykładowo na YouTubie, dostajemy większy bitrate. Więc myślę, że tutaj to było głównie spowodowane tym, że obraz był lepszy. Na pewno obraz jest lepszy właśnie jeżeli chodzi o kolory. Wtedy jest cudowny. Ale myślę, że tutaj rozdzielczość ma niewiele do gadania i powiem Wam, nie jest to jakiś taki efekt, że wow, nagle widzimy tyle szczegółów. Raczej nie. Czy 2K ma sens do gier? Trochę?
Mianowicie z tego, co zauważyłem, przy zwiększeniu rozmiaru monitora właśnie tak na przykład do 25 cali, okej, myślę, że jest to zabieg jak najbardziej spoko, jednakże z mojego doświadczenia wyglądało to tak, że gry odpalone na tym monitorze 2K w rozdzielczości Full HD, tam powiedzmy z jakimiś fajnymi oświetleniami, z fajnymi cieniami, wyglądały naprawdę w porządku. I w zasadzie nie było takiej dużej różnicy, kiedy przełączamy do 2K. Jest mi to troszeczkę ciężko opisać słowami. Pokazać kamerą też jest to trudno. Ale w zasadzie efekt z przełączenia z rozdzielczości Full HD do 2K jest trochę taki, jakbyście włączyli super sampling albo anti-aliasing. Chodzi o to, że te poząbkowane krawędzie stają się bardzo gładkie. Myślę, że osoby, które bardzo denerwują te postrzępione krawędzie w grach, myślę, że bardzo się odnajdą z takim monitorem. I jeżeli macie tylko kartę graficzną, która jest w stanie Wam odpalić gry w natywnej rozdzielczości 2K, pewnie jest warto jak najbardziej. Jednak, jeżeli byście mieli przypadkowo jakąś słabszą kartę graficzną lub przypadkiem takiego Radeona jak ja mam, to powiem Wam, odpalenie gier w tej natywnej rozdzielczości może być problematyczne. Więc jeżeli decydujecie się na zakup takiego monitora właśnie, żeby grać w natywnej rozdzielczości 2K, upewnijcie się, że naprawdę macie super wypasioną kartę graficzną. No i słuchajcie, moi drodzy, to tyle, myślę, co mam do powiedzenia na temat tego monitora. Bardzo pozytywnie mnie on zaskoczył, myślałem, że w branży monitorów niewiele się zmieniło, a tu proszę, taka niespodzianka. I mogę Wam z całym sercem powiedzieć, że jestem absolutnie zakochany w tym monitorze i powiem Wam, że jeżeli chcecie kupić ten monitor do, myślę, głównie celów produktywnych, jeżeli jesteście grafikiem, dużo pracujecie, jeżeli jesteście, nie wiem, montażystą, na pewno docenicie potencjał tego monitora, jego odwzorowanie kolorów, a także potężną rozdzielczość 2K. Moi drodzy, a powiedzcie mi, jakiej Wy rozdzielczości używacie? Powiedzcie mi, co sądzicie na temat rozdzielczości 2K. Zróbmy sobie taką dyskusję w komentarzach. Jestem bardzo ciekawy, co macie do powiedzenia na ten temat. Jeżeli filmik Wam się podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić tego kciuka w górę. Jeżeli interesuje Was technologia, to polecam zobaczyć mój kanał. Jest tam sporo filmików o technologii. Myślę, że niektóre mogą przypaść Ci do gustu. A jeżeli komuś jest mnie mało, to oczywiście zapraszam na mojego fanpage'a na Facebooku lub na mojego Discorda, jeżeli chcielibyście ze mną sobie pogadać. To tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnym materiale.